Dobry wieczór. Witam dzieci, rodziców, babcie i dziadków. Przeczytam wam dzisiaj baśnie poznańskie. Mam tu wokół siebie dużo różnych baśni, nie tylko poznańskich. Ale pomyślałem sobie, że baśnie poznańskie, a jest ich sporo, warte są tego, żeby wam je przybliżyć. Posłuchajcie. Trębacz ratuszowy i król kruków. Opowiem wam dzisiaj piękną historię o ratuszu poznańskim. Ratusz poznański znacie z pewnością wszyscy, a przynajmniej znacie wy wszyscy, którzy mieszkacie w Poznaniu. A wy, kochani, mieszkający tam dalej, poza Poznaniem, widzieliście już zapewne ratusz poznański choćby na obrazku lub na fotografii. Jest to najpiękniejszy gmach w Poznaniu, a jeden z najpiękniejszych w całej Polsce. Znosi się on na rynku Starego Miasta od 600 lat. A dumna jego wysoka, niebotyczna wieża pamięta jeszcze pełne chwały czasy jagiellońskie. Z wieży tej roztacza się widok na całe miasto i daleką okolicę. W wieży, tuż pod wielkim zegarem, znajduje się od dawien dawna izba, tak zwanego trębacza miejskiego. Trębacz miejski, czyli trębacz ratuszowy, był w dawnych czasach wartownikiem miejskim, a to znaczy, że stale czuwał we dnie i w nocy nad bezpieczeństwem miasta. Jeżeli na przykład gdzieś wybuchł pożar, wtedy trębacz ratuszowy trąbił na alarm, wzywając mieszkańców do gaszenia pożaru. Otóż przed wielu laty takim strażnikiem ratuszowym był zacny i wierny Przemko. Miał on synka Bolka, dla którego największą radością było przebywanie na galeryjce wieży. Przesiadywał tam codziennie całymi godzinami. Przyglądał się ze swojej wysoczyzny ludziom chodzącym ulicami, takim maleńkim jak karzełki. I przyglądał się chmurkom na niebie, które przybierały kształty wielkoludów i koni i smoków fantastycznych. I przysłuchiwał się głośnemu tykaniu ratuszowego zegara, który powtarzał bez przerwy swoją mowę tajemniczą. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Było tak, a będzie tak. A potem ten zegar huczał. Bam, bam, bam. Ludzie tam, a ja sam służę wam, bam, bam. Ach, śliczny był świat tam wysoko na wieży ratuszowej, całkiem inny niż ten mały tam na dole, na rynku i na uliczkach miasta. Toteż Bolko postanowił zostać, gdy dorośnie, jednotrębaczem ratuszowym, podobno jak jego ojciec Przemko. Jednego razu, kiedy Bolko siedział jak zwykle na galeryjce wieży i rozmarzonym okiem patrzył w dal, nagle coś czarnego runęło jego nóg. Bolko przeraził się ogromnie, ale uspokoił się niebawem, gdy spostrzegł, że był to tylko ptak, czarny kruk. Ptak leżał u jego stóp bezsilny, z obwisłym i skrwawionym skrzydłem. Bolko był chłopcem bardzo dobrym i litościwym dla wszystkich zwierząt. Toteż, nie namyślając się długo, podniósł ostrożnie rannego kruka, pogłaskał go czule po czarnym, lśniącym łebku i zaniósł do izby ojcowej. Tu wymył mu troskliwie zranione skrzydło, ranem wysmarował tłuszczem gojącym i ułożył na miękkim wełniaku w kąciku swojego łóżeczka. Bolko siadywał teraz całymi dniami przy kruku i pielęgnował go z radością i litością. I jakaż była jego radość, gdy po kilku dniach kruk wyzdrowiał już o tyle, że mógł się jako tako ruszać. Od tej chwili, skacząc zabawnie, krok chodził wszędzie za Bolkiem, niby piesek wierny za swoim panem. A liści minął tydzień, kruk zupełnie już wyzdrowiał i wtedy jednej nocy zdarzyło się coś niezwykłego. Oto kruk wskoczył na łóżeczko i dziobem uderzył Bolka lekko kilka razy w rękę. Bolko zbudził się, otworzył szeroko oczy i nagle stała się światłość. Przed nim stał kruk, który niebawem
zamienił się w małego karzełka w długim płaszczu purpurowym ze złotą koroną na głowie. Bolko oniemiał z przerażenia. Nie lękaj się, Bolku. Ja jestem królem kruków, któremu uratowałeś życie. Pewien strzelec miejski strzelił do mnie z samopału i przestrzelił mi skrzydło. I gdyby nie twoje serce litościwe i twoja troskliwa opieka, byłbym na pewno umarł. Ale teraz nadeszła chwila, kiedy musimy się rozstać. Muszę już wracać do mego ludu kruczego. Tobie zawdzięczam dziś życie, a w podzięce za okazaną mi litość i miłość pozostawiam ci ten oto mały upominek. Powiedziawszy to, wręczył Bolkowi małą srebrną trąbkę, po czym rzekł jeszcze: gdy będziesz kiedy w potrzebie, zatrąb na tej trąbce z wieży ratuszowej, zatrąb z każdego narożnika wieży na cztery strony świata i czekaj na mnie z ufnością. A teraz żegnaj mi. I karzełek zamienił się z powrotem w kruka, skoczył na okno, rozpostarł skrzydła i zniknął w przestrzeni wśród ciemnej nocy. Po odlocie kruka Bolko posmutniał. Żal mu było ptaka, który stał mu się towarzyszem najmilszym i zabawką, i do którego przywiązał się całym sercem. Nazajutrz wyszukał w domu mocną tasiemkę, przywiązał ją do trąbki, po czym trąbkę zawiesił sobie na piersi. Odtąd już nie rozłączał się z trąbką ani na chwilę. Minęły lata i Bolko wyrósł na dzielnego młodzieńca. Pomagał ojcu w czuwaniu na wieży nad bezpieczeństwem miasta, a poza tym ćwiczył się w rzemiośle wojennym jako żołnierz miejski dla obrony miasta. I wtedy nastały ciężkie czasy dla Poznania. Wojska nieprzyjacielskie wtargnęły do Polski, stanęły pod murami Poznania i zaczęły uderzać na nie ze wszystkich stron. Poznańczycy bronili się dzielnie, a najdzielniej walczył Bolko. Ale nieprzyjaciół było dużo. I kiedy wojska nieprzyjacielskie z wielką siłą uderzyły na bramę wrocławską, wtedy zdawało się, że maluczko, a zdobędą miasto. Kobiety, dzieci i starcy w popłochu chronili się do kościołów i pałacu arcybiskupiego na Wyspie Tumskiej. A przy zagrożonej bramie zostali jeno mężczyźni. Walczyli jak lwy, ale szeregi ich malały coraz bardziej. Bolko, widząc dookoła siebie tak straszne spustoszenie, szalał z rozpaczy na myśl, że ukochane miasto padnie ofiarą wroga. Ale wtedy właśnie przypomniał sobie z lat dziecięcych trąbkę i słowa karzełka, króla kruków. Gdy będziesz w potrzebie, zatrąb na tej trąbce z wieży ratuszowej na cztery strony świata i czekaj na mnie z ufnością. I Bolko powiedział sobie: wszakże jestem teraz w wielkiej potrzebie, wszakże miastu mojemu i wszystkim mieszkańcom grozi straszne niebezpieczeństwo od wroga. Pokaż więc, trąbko moja, swoją moc. Po czym Bolko zawołał do swoich walczących towarzyszy: wytrwajcie, bracia, na stanowisku, nie dajcie się, ja spieszę po pomoc. Nasze będzie zwycięstwo, wytrwajcie! Krzyknął i pobiegł co tchu w stronę ratusza, wpadł po krętych schodach na wieżę ratuszową i na swej srebrnej trąbce zagrał z całych sił na wszystkie cztery strony świata. Gdy przebrzmiał ostatni dźwięk trąbki, Bolko wytężył wzrok i słuch. Z zapartym oddechem czekał na to, co teraz powinno nastąpić. Hen na dole, na murach, koło bramy wrocławskiej toczyła się dalej walka zażarta i nic nie zaszło takiego, co by zapowiadało bliski ratunek dla oblężonych. Bolko niecierpliwił się coraz więcej. Każda chwila oczekiwania wydawała mu się wiecznością. Okrzyki walczących wzmagają się, rosną, aż w pewnej chwili wybuchają rykiem zwycięstwa. To wojska nieprzyjacielskie zaczynają przełamywać opór walczących obrońców. Bolko, zobaczywszy to, myślał już tylko o tym, że nie wolno mu stać na murach bezczynnie, że musi podążyć co prędzej naprzeciwko wroga i choćby zginąć śmiercią waleczną. I już odwrócił się, by zbiec z wieży ratuszowej, gdy wtem ktoś przytrzymał go za kurtkę. Bolko spojrzał za siebie i jakież było jego zdziwienie, kiedy ujrzał króla kruków w płaszczu purpurowym na ramionach i w złotej koronie na głowie. Przywołałeś mnie, rzekł do Bolka. Uspokój się, pomoc jest bliska.
A powiedziawszy to, przyłożył do ust maleńką, złotą trąbkę i zatrąbił swój sygnał królewski. I w tejże chwili na krańcach nieba pokazały się chmury czarne, które zbliżały się z błyskawiczną szybkością. Były to olbrzymie, niezliczone, tysięczne stada kruków nadlatujące ze wszystkich stron. Bolko, zobaczywszy to, omal całkiem onieniał ze zdumienia. Zafurkotało w powietrzu, załomotało, jak gdyby grzmot szalejącej burzy i tysiące kruków, kracząc złowieszczo, runęło w dół wprost na wojska nieprzyjacielskie. Mocnymi skrzydłami biły w powietrze, w twarze napastników i wtedy stało się coś całkiem nieoczekiwanego. Wrogowie, sądząc, że to sam diabeł wystąpił przeciwko nim na czele swoich wojsk piekielnych, rzucali broń i uciekali w popłochu. A kruki nie zaprzestały walki, a przeciwnie. Rzuciły się w pogoń za uciekającymi i zabijały ich swoimi dziobami. Bolko nie posiadał się z radości. Pałającymi oczyma śledził przebieg tej dziwnej walki i ostateczną walkę wojsk napastniczych. A kiedy ostatni już wróg legł pod ciosami potężnych kruków, wtedy dopiero ocknął się i odwrócił, żeby podziękować swemu wybawcy. Ale króla kruków już nie było. Znikł niepostrzeżenie. Bolko dojrzał go w oddali, lecącego wysoko na czele swych napastniczych wojsk kruczych. Zerwał więc czapkę z głowy i krzyknął za odlatującymi: żegnaj mi, królu kruków! Dzięki! Dzięki ci stokrotne za zwycięstwo! Radość wielka zapanowała w mieście z powodu pogromu wroga. Bolka w nagrodę za uratowanie miasta od wroga obnoszono triumfalnie po wszystkich ulicach i obrano wójtem miasta Poznania. A dla uczczenia tego niezwykłego zwycięstwa postanowiono, ażeby trębacz ratuszowy od tej pory grał hejnał zwycięskiego króla kruków stale co godzinę z czterech narożników wieży. Hejnał ten słyszymy po dziś dzień. Kruki co prawda już nie przylatują, ponieważ srebrna trąbka króla kruków zaginęła bezpowrotnie. Bolko upuścił ją z wieży, przerażony widokiem zbliżających się stad kruczych. I mimo poszukiwań, trąbki czarodziejskiej już nie odnaleziono. Przepadła bez śladu. Pozostał jednak hejnał, który nam gra. Dziękuję za uwagę i zapraszam do Asztartu.